Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pamdis96, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. W poprzednim odcinku, znaczy ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim, więc jeszcze raz przypomnę, że w poprzednim odcinku mieliśmy przekopywanie i przepaliliśmy żelazo przy okazji i wydobyliśmy diaksy, pierwsze w tej serii i w tym sezonie. I teraz będę dokończał tutaj ścianę, więc postanowiłem, że tę ścianę dokończę na odcinku. Oczywiście pochodniami sobie oznaczyłem tutaj, jak mają być skrzynie. Podwójne oczywiście. Tak więc teraz tylko będzie budowanie. Czyli już nie niszczenie, znaczy przekopywanie, tylko budownictwo teraz będzie. No i tak. Jeszcze tu. I ściana gotowa. Tak więc schodzimy. I jeszcze tutaj. Dobra. Tutaj. Tu muszę zostawić miejsce. No i tu robimy. I zrobione. Ale też będę musiał to kiedyś poprawić. Ale na razie tak będzie. Dobra, a więc schodzimy. No dobra. No to zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, tu nic nie ma już, dobra. A więc wykopujemy w takim razie lazury. Oczywiście zrobiłem kolejną skrzynię. Ale to schowam jeszcze tu. Dobra, to weźmiemy. To też, to też. I dobra, niech będzie. I schowamy tu. No dobra, część musimy schować tutaj niestety. I połowę sobie zostawię może.
Tak będzie lepiej. A więc zaczynamy wykopywanie w takim razie. Tutaj jeszcze. Dobra, tu. Skończyły mi się wszystkie kilofy, tak więc będę robił teraz żelazne kilofy. Tu by się przydało inaczej dać pochodnie. Dobra, tutaj wszystko już jest. No, tu ścianę będzie trzeba poprawić jeszcze. No właśnie to. Pochodnie znaczy się. Nie wiem, czasami mi się wydaje, że mówię po prostu jakoś trochę ciszej. Jakoś przymulenie trochę. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. Właśnie tutaj ma być zabudowana ściana. A więc od razu to zabuduję. Dobra, w ten sposób. Nie, mam wrażenie, że słyszę gdzieś lawę. Dobra, wykopiemy w takim razie surowce. Tu na pochodnie też. O. No i na razie dam tu, tymczasowo. No to kopiemy w takim razie, bez żadnego przedłużania. Wszystko co tu jest. Słyszę lawę. Mam nadzieję, że nie wyskoczy ta lawa na mnie, więc zaskoczymy. No po prostu. Jak nie będę go pod sobą, to nie powinno raczej nic takiego grozić. No i teraz będziemy po prostu to rozkopywać jeszcze bardziej. Otóż lawa może być przydatna, jeśli będzie dużo lawy gdzieś tu w pobliżu, to byłoby fajnie nawet. Mógłbym wtedy obsydian zrobić, który też będzie potrzebny do tego projektu, który planuję. Jeszcze tu. Nie wagi. Więc tak. Moment. Nie wiem jakiej długości film nagrywam, więc znowu nagrywanie w ciemno, ale pewnie skończyłem, że gdzieś tak około 10, może 5 minut. No niestety żelazny kill-off mi się zaraz skończy, a miałem oszczędzać żelazny kill-off. Tylko na specjalne surowce, ale żelazem szybciej się kopie, więc dlatego go używam. Moment, może co tu mamy? A no tak, zrobiłem tutaj. Nie, zaraz, co ja zrobiłem? Aha, już rozumiem, ten korytarz jest w ogóle o więcej niż jedną kratkę się pomyliłem. Ale tutaj mamy złoto, więc wykopię sobie je. Nie ma tam lawy? Wykopmy złoto, bo rzadko złoto występuje, a złoto też mi będzie potrzebne. Dobra. A po co ja to rozwalam? Nie wiem. Dobra, nieważne. A więc zabudujemy tutaj.
Trochę ciemno jest, ale zaraz będzie jasno. Dobra. Co tu jeszcze? Właśnie, w nowszej wersji można chyba wejść na ten sam blok, na którym znajduje się skrzynia. Dobra. No nie wiem, słyszę coś, ale nie widzę, więc... To mnie trochę niepokoi, bo... Bo to oznacza, że wtedy nie wiem, gdzie jest... ta lawa i wtedy mogę... Wpaść do niej, chociaż nie wpadnę do niej, jeśli będę uważał. Dobra, później poszukamy lawy, teraz skupię się na rozkopywaniu tego. Albo wiecie co? Zrobię drugiego kilofa zrobię. Serio, patyków nie mam? Mam jeszcze patyki. O. Zrobię sobie kamienny kilof. I to tyle, więcej mi się nie chce nic robić. Oczywiście złoto sobie schowam. No, na serio taki właśnie był Minecraft. Dobra. No i pokopiemy wszystko tu. A żelaznym kopię zamiast kamiennym, więc... Więc trudno. Ale i tak więcej chyba możemy wykopać żelaznym kamiennym niż zwykłym. Znaczy niż kamiennym kilofem. Co to? Widzisz na pokojowym, no, to nie powinno nic być słychać. A no tak, to dźwięki. Jaskiniowe. No i dalej jesteśmy przy tym samym co w poprzednim odcinku i jeszcze poprzednim. Czyli kopanie kamieni i gadanie o niczym. Właśnie, miałem oszczędzać 14 kilo, żeby wydobyć to. No, czerwony proszek. Moment. Tego nie odłożymy. I wezmę trochę żelaza. A miałem w planach na co innego to żelazo. No ale tam chyba widzę gdzieś żelazo. Tak, tu jest, więc jeszcze to jeszcze nie koniec. Dobra. A więc robimy kilofa. No i jeśli w tym odcinku zdążę to wszystko przekopać i wyrównać ładnie, to wtedy myślę, że... żeby... Co ja wyprawiam? Więc myślę, że będziemy mogli przejść do następnej wersji, którą mam w planach. Następna wersja Minecrafta. Następna wersja to będzie oczywiście Minecraft 1.5.2. Którą oczywiście już dużo bardziej znam niż tą wersję. Węgiel sobie wykopię, czemuż by nie. Przyda mi się. No dobra. No poza odcinkiem mogłem wszystko zrobić, ale wtedy by to, no po prostu, postanowiłem, że częściowo będę właśnie na wizji to wykopywał.
Nawet wody słychać gdzieś w pobliżu. Tu mamy drabiny oczywiście. Wydaje mi się, że chyba wykopałem więcej niż 11 kratek, ale to tam będę jeszcze zabudowywał odpowiednio. Będzie trzeba ogarnąć jakieś, nie wiem, wejście do tego magazynu. Ale to za chwilę. Najpierw trzeba ogarnąć całe pomieszczenie. Wiecie co, wytnę i przywitam się z wami. Znaczy wytnę, pauzę zrobię i zobaczycie efekt mniej więcej końcowy już tego przekopywania. No więc witam dalej. Jak widzicie, już trochę wykopałem i przy okazji znalazłem kolejne diaksy. Teraz wykopiemy je. Cierpliwości. Najpierw wykopiemy czerwony proszek. I tu już jest ten poziom, na którym będziemy oczywiście wszystko ładnie budować. A więc tak. Wykopię jeszcze tą ziemię. Jak widzicie, na razie te skrzynie zostawiłem na tym poziomie. No i gotowe. Jeszcze tylko to. I to. Jeszcze to. O, dobra, to rozkopywać. No i węgiel przy okazji. Dobra. No i jeszcze oczywiście czerwony proszek znowu. I najważniejsze. Sprawdźmy tylko, czy pod tym jeszcze coś jest. Dobra. 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 Czyli to wszystko. Dobra, to więc wykopujemy. A może tam coś jeszcze jest? Chyba nie ma, dobra, a więc kopiemy diaksy. Trzy. No i cztery. Wydawało mi się, że na starszej wersji Minecrafta chyba po więcej diaksów mogło wypaść z jednej rudy chyba. Ale nie pamiętam. Dopiero w nowszej wersji Minecrafta zlikwidowano to. I tylko za pomocą Kilofas Fortuną można wydobyć więcej. No ale widać, że w starszej jednak wersji chyba też po jednym diaksie wypadało. No dobra. I tak, tutaj już niżej nie będę rozkopywał. Znaczy, rozkopałem dlatego, że diaksy były. I inne surowce. Czyli tak, na tym poziomie będziemy zajmować się teraz już chyba tylko udekorowaniem tego miejsca i żeby po prostu jakoś lepiej to wyglądało. Kwestia oświetlenia jeszcze i kwestia skrzyni. No dobra. Oczywiście trzeba jeszcze ogarnąć jakieś przejście do tego magazynu, bo chcę ze wszystkich stron, żeby były skrzynie, więc normalnie od boku nie wejdziemy do tego magazynu, a z góry nie chcę, żeby się rzucało wejście w oczy, więc od dołu zrobię wejście. Wiecie co, zaprojektuję je i
i wtedy odpauzuję nagrywanie. Poza nagraniem zaplanuję i zacznę budowę. No i witam ponownie. Jak widzicie, już skończyłem projektowanie zejścia, wyjścia z tego magazynu. No i tak. Więc wam pokażę, jak już zacząłem robić. Oczywiście tu jest bedrock, którego nie mogę usunąć, więc na razie nie będę tego bedrocka usuwał. Może uda się wykorzystać jako fajną dekorację. Tutaj zabuduję oczywiście zwykłym kamieniem. Dlatego na razie tu nie zabudowałem. Tutaj oczywiście będzie to tak wyglądało. A co będzie dalej, to zbuduję poza nagraniem. Jak skończę już budowę całego tego, że tak powiem, nie wiem jakby to nazwać, interfejsu do wchodzenia do tego magazynu, to wtedy wam pokażę. A tak to myślę, że nie będzie na razie odcinku z Minecrafta, dopóki nie skończę tego ogarniać wszystkiego. Czyli będę już większość robił poza odcinkiem. No nie wiem, jeśli ktoś będzie miał pomysł na odcinek, to wtedy będę nagrywał wtedy kolejny odcinek, a tak to nie będzie. No oczywiście te skrzynie później też ogarnę odpowiednio i wszystko posegreguję ładnie. No, Rektorna trochę też na pewno użyję, ale jeszcze nie wiem. No, czyli to tyle w takim razie. Tutaj oczywiście odpowiednio stonem obuduję wszystko. A więc to tyle w takim razie. Ja się z wami żegnam. Oczywiście pamiętajcie, jeśli film wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem, ponieważ to motywuje. No i to by było na tyle w takim razie. Jeszcze raz, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka mojego Zagrajmy. Na razie. Cześć. I oczywiście pozdrawiam wszystkich. Na razie. Pa, pa.